wolontariusze, społecznicy, inicjatorzy, zapaleńcy. Działają w kilkuset białostockich fundacjach i stowarzyszeniach. Mówi się o nich trzeci sektor, organizacje non-profit, NGOsy, organizacje pozarządowe. Aktywni, pomysłowi, bezinteresowni, nie nastawieni na zysk. Jasna strona naszego miasta. Trzeci sektor zaprasza. Jak zadbać o jakość konsultacji społecznych i jakie korzyści płyną z ich przeprowadzania? Dyskutowali o tym społecznicy, radni i samorządowcy na spotkaniu w formie okrągłego stołu zorganizowanym przez Fundację Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab. To spotkanie ma dwa cele. Z jednej strony przedstawienie wyników badań, które przeprowadziła Fundacja SocLab w 2014 roku, o partycypacji właśnie, głównie o konsultacjach społecznych, ale też różnych innych formach aktywności obywatelskiej. A drugą częścią jest wypracowanie rekomendacji, które wynikają z raportu i dlatego zapraszamy na te spotkania różne osoby, po to, żebyśmy nie my jako naukowcy, jako ludzie eksperci w tym zakresie te rekomendacje wymyślali, tylko żeby ludzie, którzy na co dzień się zajmują tymi sprawami, od siebie również takie rekomendacje wskazali. Konsultacje społeczne są przeprowadzane w celu poznania opinii oraz pozyskania propozycji i uwag od mieszkańców w sprawach dla nich ważnych. Wielu ekspertów uważa, że ich poprawne przeprowadzanie służy lepszemu podejmowaniu decyzji. Jednak zdaniem niektórych urzędników nie da się pogodzić sprzecznych oczekiwań i interesów mieszkańców na drodze konsultacji. Fundacja SocLab zbadała 118 gmin z naszego województwa. Okazało się, że w wielu samorządach, zwłaszcza wiejskich, mimo obowiązku konsultowania niektórych dokumentów, konsultacje nie są przeprowadzane. Co tutaj też nas zaskoczyło, to, że nawet to, co jest konieczne, a takim przykładem jest program współpracy z organizacjami pozarządowymi, nie w każdej gminie jest konsultowany. Mimo, że jest to konieczne i mimo, że gro gmin ma organizacje pozarządowe na swoim terenie, to mimo wszystko wyszło nam dużo niżej niż średnia krajowa takie przeprowadzanie konsultacji tego dokumentu. Jak na tle innych gmin wypadł Białystok? Autorki raportu podkreślają, że nie porównywały poszczególnych miast ze sobą. Jednak wyniki wyraźnie wskazują, że sytuacja związana z konsultacjami w dużych miastach jest lepsza niż w mniejszych ośrodkach. W badaniu przedstawiamy podział na gminy miejskie, wiejskie, miejsko-wiejskie i też na prawach powiatu. No i wiadomo, że w tych gminach dużych, w miastach, tych konsultacji jest więcej. One często są lepiej zorganizowane pod takim względem informacyjnym. Częściej się korzysta z różnych środków informowania, takich jak nawet media, na temat konsultacji społecznych. No w gminach wiejskich siłą rzeczy to jest rzadsze. Więc ta kwestia informacji jest z pewnością w tych większych ośrodkach nieco lepsza. Potwierdza to Adam Kurluta, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, gdzie wiele decyzji jest podejmowanych dopiero po przeprowadzeniu konsultacji. Z mojego punktu widzenia, z punktu widzenia departamentu, którym kieruję, to jest proces konieczny, ponieważ pracujemy z różnymi środowiskami i my nie jesteśmy w stanie zgadywać, jakie są potrzeby tych środowisk, jakie jest zdanie tych środowisk. A przypomnę, że w przypadku Departamentu Spraw Społecznych sprawy dotyczą osób chociażby niepełnosprawnych. W związku z tym bez kontaktu z przedstawicielami poszczególnych grup, prawda, nie bylibyśmy w stanie zabezpieczać ich potrzeb, prawda, wychodzić naprzeciw i prowadzić jakieś w miarę rozsądnej polityki, prawda, w tym zakresie, zresztą nie tylko w tym zakresie. Także w przypadku innych działań, chociażby dotyczących osób bezdomnych, prawda, też pracujemy, no już nie z samymi bezdomnymi, ale z organizacjami, ze stowarzyszeniami, które się tą działką akurat zajmują. Oni najlepiej widzą potrzeby i wtedy w kontakcie z urzędem, w kontakcie z nami, no wspólnie dochodzimy do pewnych rozwiązań, które potem są realizowane. Jednak wciąż wielu przedstawicieli gmin narzeka, że mieszkańcy nie interesują się konsultacjami i nie chcą w nich uczestniczyć. W badaniach Fundacji SocLab takie zdanie miało 7 na 10 urzędników. Zdaniem badaczy powodów nieuczestniczenia w konsultacjach jest wiele. Jednym z nich jest nieodpowiedni sposób ich przeprowadzania. Dlatego eksperci z fundacji przygotowali publikację Przepis na udane konsultacje społeczne, z której mogą skorzystać wszyscy zainteresowani tematem.
Spotkanie w Białymstoku było jednym z czterech podobnych spotkań przeprowadzanych w województwie podlaskim. Podobna dyskusja odbyła się już w Suwałkach. W planach są jeszcze spotkania w Łomży i Hajnówce. Ogłoszenia. Jeszcze do 21 marca można wesprzeć remont jednego z najstarszych neonów w Białymstoku – Żonkila. Grupa Ratujemy Białostocki Żonkil, złożona z białostockich społeczników, zachęca do przekazywania pieniędzy na popularnym portalu polakpotrafi.pl. Stoję na mrozie. Po uśmiechu. Czy ja jeszcze myślę? Białystok to, jak wiadomo, bardzo zimne miasto, chociaż ludzie są bardzo ciepli. Ci fajni, gorący, ciepli ludzie potrzebują waszego wsparcia. Pamiętam całą ulicę Lipową. Cała ulica świeciła barwnymi neonami. Piękna kobieta na krystalu. Nasienkiewicza, facet z gazetą. Czytajcie prasę. Masz okulary i neonokulary. Teraz się nam zechciało naprawić fajny stary neon. Teraz nie działa. Robimy akcję. Akcja społeczna na portalu crowdfundingowym. Będziemy zbierali pieniądze na odrestaurowanie tego oto pięknego neonu. Chcemy zrobić wszystko, żeby jeden z ostatnich neonów w Białymstoku zabłysnął. Lata 70. Piękna praca pana Gniatkowskiego, już nieżyjącego. Myślę, że takie małe zabytki architektury trzeba po prostu doceniać i po to jest też ta akcja. Chcemy, żeby te neony były właśnie taką formą, która pokazuje, że kiedyś tworzono reklamy, które mogą być estetyczne i mogą zdobić naszą przestrzeń, a nie tylko w krzykliwy sposób namawiać do zakupów. Trzeba coś z tym zrobić, no i robimy. Zbieramy pieniądze, mamy na to niecałe trzy tygodnie. Akcja jest pozytywna. Chcemy przede wszystkim odpalić neon 21 marca, czyli pierwszego dnia wiosny będzie tutaj piękny happening. Zachęcam do wsparcia tej akcji, ponieważ Białystok może mieć kilka nowych neonów. Zaczynamy od neonu Żonkil, który jest w takim fajnym miejscu w centrum miasta. Ile nam potrzeba? 5 tysięcy? 8! 8 tysięcy nam potrzeba! Dużo. Dużo? Nie. No dużo. Nie. Starczy. Zbierzemy. Zbierzemy? No. Damy radę. Kwiatek ma zaświecić. Osoby, które wesprą akcję, mogą liczyć na przykład na koszulki, torby i inne gadżety z logo akcji, a także na profesjonalną sesję zdjęciową na kilkuhektarowym polu Żonkili. Grupa chce uruchomić neon 28 marca. Zapowiadają, że to dopiero początek większej akcji ocalania zabytkowych białostockich neonów.